witam serdecznie. Kontynuujemy naszą wycieczkę po pięknym Sztumie. Teraz jesteśmy w parku miejskim, zwanym też Małpim Gajem. Młodzi mieszkańcy może nie wiedzą, dlaczego to miejsce nazywaliśmy Małpim Gajem. To było miejsce rozrywki zarówno przed wojną, jak i we współczesnych czasach. Tu również rozbijał się cyrk, który przyjeżdżał do naszego miasta, a i tak się złożyło, że dzisiaj też tam za tym wzgórzem cyrk się rozbił, namioty cyrkowe. Park został założony przeszło 120 lat temu. Z inicjatywą wyszedł ówczesny burmistrz Sztumu Ludwik Hagen, który był najdłużej urzędującym burmistrzem w dziejach naszego miasta. Przeszło 23 lata urzędował. I tak jak dzisiaj, tak i wtedy było to miejsce dla mieszkańców rozrywki. Tu odbywały się przedstawienia teatralne, nawet była wystawiana opera. To miejsce dla mnie bardzo ważne z czasów mojego dzieciństwa i młodości, tak jak teraz dla wielu mieszkańców, bo tu jeździło się na rowerze od wiosny aż do jesieni po tych górkach. Tu szaleliśmy na rowerach, zimą oczywiście na sankach, na jeziorze Barlewickim grało się w hokeja. A tu na tych łąkach, jak brakowało miejsca na łące przy kwadro, to graliśmy w piłkę nożną. Niedaleko mieszkał mój kolega Henryk Cendrowski, więc tu spędzaliśmy razem całe dnie. Natomiast pamiętam również imprezy tu rozrywkowe organizowane w poprzednich latach. Tu odbywały się koncerty zespołów ludowych. Tu przychodziłem z rodzicami, przychodziłem też sam na te imprezy, ale największą sławę nasz park miejski uzyskał, gdy zaczęto organizować zloty garbusów. Tu przyjeżdżali goście nie tylko z Polski, nie tylko, również i z zagranicy. Ten park tętnił życiem. I bardzo się cieszę z tego, że Stowarzyszenie Fan Klubu Garbus ze Sztumu wyszło z inicjatywą zorganizowania w tym roku reaktywacji praktycznie tego zlotu garbusów. Jako samorząd się w to mocno zaangażowaliśmy, pomogliśmy to, co mogliśmy i już teraz możemy wspólnie zaprosić mieszkańców na kolejny zlot garbusów 8 lipca. To miejsce też w dzieciństwie budziło wszystkich naszą wielką ciekawość, również i moją. Nie wiedzieliśmy wtedy, był tu cmentarz, który prawdopodobnie w latach 70. został, nie wiadomo z jakich powodów, rozebrany, że jest to miejsce pochówku Żydów, dawnych mieszkańców Sztumu i temu właśnie poświęcony jest kamień, który przy tym cmentarzu jest postawiony. To miejsce jest również ważne z tego względu, że tu odbywają się coroczne urodziny naszego miasta. We wrześniu Dni Ziemi Sztumskiej, również nasze dożynki gminne i z okazji 600-lecia urodzin naszego miasta w 2016 roku ten park został zrewitalizowany. Także ta młodość, to dzieciństwo, wspomnienia mieszają się ze współczesnymi czasami. Cześć, jestem Paweł Osiecki, mieszkam w Sztumie. I bardzo lubię przebywać w tym parku. Mnie przekonuje na przykład równe chodniki, że tutaj fajny jest dźwięk jak taki świerczą na przykład. I tutaj jest różne takie atrakcje. Na przykład tam właśnie przede mną jest taka mała wyskocznia rowerowa. Jak mam tutaj na przykład rolę teatralną, bo jestem w kółku teatralnym, to zawsze przychodzę tutaj dobrze mi się czyta rolę na przykład, albo jakieś książki. Z tego bardzo cieszę, że ten park nie tylko żyje życiem mieszkańców i naszej społeczności na tych dużych imprezach, ale że też i codziennie jest miejscem, które jest przez mieszkańców odwiedzane. Na koniec chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Sztumu i zachęcić, żeby przyszli tutaj trochę się tak wyrelaksować.